do prowadzenia samochodu, żeby mógł się czymś zająć, jeżdżąc codziennie 40 km po autostradzie do pracy. Srebrne BMW już dziś jeździ autonomicznie po autostradzie. Inżynierowie głowią się, jak zgrać funkcję autonomicznego auta i wozu kierowanego przez człowieka. Najtrudniej jest zaprogramować automatowi odruchy kierowcy. W kilka sekund trzeba oszacować, co zrobią inni. Nieprędko nauczymy maszynę tych rzeczy. Naukowcy badają, jak bardzo autonomiczny samochód ułatwi zadanie kierowcy i w jakim stopniu człowiek wciąż będzie musiał nadzorować maszynę. Zautomatyzowana jazda nie może zakładać, że kierowca zostawi wszystko, pójdzie spać albo zacznie czytać gazetę. Autonomiczne samochody również nie mogą robić wszystkiego. Oczywiście są naszpikowane czujnikami i nic im nie umyka. Wkrótce podniosą bezpieczeństwo ruchu drogowego. Komputer jest wciąż włączony, nie nudzi się. Może równocześnie koncentrować się na wielu rzeczach. Dzięki autonomicznym pojazdom można będzie zmniejszyć liczbę ofiar na drogach. Kodeks drogowy wciąż jeszcze nie pozwala na jazdę sterowaną komputerowo. Ta technologia dopiero w 2020 roku trafi do produkcji seryjnej. Firebird 2 z 1956 roku to prototyp samochodu o napędzie turbinowym i automatycznym sterowaniu na długich odcinkach autostrady. Wówczas wielu projektantów aut, w tym General Motors, wzorowało się na samolotach. To jest życie. Przyjemna, bezpieczna i wygodna jazda. Mogę zapalić? W futurystycznej limuzynie Amerykanie chcieli zastosować autopilota znanego z samolotów. Wyobrażano sobie wieżę, która daje pozwolenie, żeby samochód pojechał po wiązce naprowadzającej niczym samolot nakierowywany do lądowania. Wiązka sprowadza samolot na ziemię. Chciano, żeby analogiczna prowadziła wóz. Wbudowano w autostradę przewody, w których puszczono prąd przemienny, tworzący pole elektromagnetyczne. Samochód mógłby je rejestrować prostymi sensorami i kierować się wzdłuż wiązki. Jadąc wzdłuż szyny, autonomiczny samochód powinien samodzielnie regulować prędkość i odstęp do następnego wozu. Najtrudniej znaleźć inwestora, który przystosuje miliony kilometrów ulic i autostrad, kładąc przewody i montując elektronikę. To szalony wydatek, nikt nie wyłoży takich pieniędzy. Można wybrać też inną metodę. To samochód sam będzie się orientował w otoczeniu, dokładnie tak jak kierowca. Wówczas tylko zainteresowani zapłacą za system i kupią sobie autonomiczne auto. Pozostali nie dołożą do projektu. Współczesne samochody mają już elektronicznie sterowane wspomaganie kierownicy, skrzynie biegów, hamulce i silnik. Dokładając radary, komputery i kamery, można stworzyć autonomiczny samochód. Informatyk Michael Eberhardt i inżynier doświadczalny Georg Tanzmeister testują oprogramowanie do tego systemu. Zobacz, czy odnalazł naszą pozycję. Jasne. Sprawdź, czy GPS jest w porządku. Jesteśmy tutaj, system się załącza. Dzięki nawigacji satelitarnej samochód dokładnie wie, gdzie się znajduje. Zaczyna się autonomiczna jazda. Wszystkie czujniki gotowe? Tak. Dobrze, możesz puszczać. Naciskam przycisk, włączam system. Widzę symbol kierownicy. Jedziemy 120 km na godzinę. System rozpoznał znak ograniczenia do 120. Samochód odczytał znak. Kamera rozpoznaje też barierki i pasy na jezdni. Radar mierzy odległość do wszystkich innych pojazdów. I bez kierowcy samochód orientuje się w sytuacji na autostradzie. Chcemy, żeby samochód poruszał się w sposób jak najbardziej zautomatyzowany, a kierowca miał jak najwięcej swobody, nie musiał nadzorować komputera.
überwachen muss während der Fahrt. Das ist heute aber noch gesetzlich noch nicht erlaubt. Obecne przepisy nie dopuszczają takiej możliwości, dlatego jazda próbna jest tylko częściowo zautomatyzowana. Kierowca stale nadzoruje system i jest gotowy, żeby w dowolnej chwili przejąć kontrolę. Niczym człowiek, komputer kierujący musi analizować zachowania innych kierowców. Nawet jeśli nie da się od razu rozpoznać ich zamiarów. Chce zjechać w lewo, bo kierowca przed nim jedzie wolno. Patrz. Wóz chce zmienić pas, bo wie, że można tu jechać szybciej, nawet 120 km na godzinę. Już zrezygnował, bo może się rozpędzić. Raczej się zorientował i przyspieszył. Powolny kierowca zjechał, a przecież komputer kieruje się dystansem do poprzednika. Ale przyhamował. Wpuścił włączającego się do ruchu. Trzeba sprawdzić pomiary i zobaczyć, co zamierza. Co do zasady, dobrze zareagował. Żywy kierowca zrobiłby tak samo. Do testów eksperci BMW zmierzyli centymetr po centymetrze autostradę z Monachium na tamtejsze lotnisko. Komputer świetnie odnajduje się na drodze i dzięki czujnikom wie, gdzie są inni uczestnicy ruchu. Teraz inżynierowie muszą powoli uczyć komputer, kiedy można wyprzedzać inne wozy, a kiedy trzeba ustąpić im pierwszeństwa. Maszyna potrafi sama wykonywać monotonne zadania i jest przy tym czujniejsza od człowieka. Za to gorzej reaguje na zmiany sytuacji. Te działania najtrudniej będzie zautomatyzować. Dlatego nawet w przyszłości kierowca będzie obierał kontrolę przy nieprzewidzianych wydarzeniach, na przykład robotach drogowych i wypadkach. W żargonie technicznym nazywa się to przejęciem kierownicy. Również w Firebirdzie 2 kierowca pod koniec drogi kierowanej musiał przejąć kontrolę. W 1956 roku nie rozważano sytuacji nieprzewidywalnych. Dlatego inżynierowie doskonalą teraz współpracę między kierowcą a komputerem przy przekazywaniu prowadzenia. Ze względów bezpieczeństwa Michael Eberhardt i Lutz Lorenz ćwiczą zmianę kierowcy najpierw w symulatorze. Możesz wjechać ze wspomaganiem na autostradę. Załóż eye-tracker, znajdziesz go w środkowej konsoli. Dociśnij do nosa i załóż opaskę czołową. Zaciągnij z tyłu. Włączam kamerę. Popatrz w przód, razi cię to? Wcale. Eye-tracker śledzi źrenice i notuje, gdzie kierowca patrzy podczas jazdy. Podczas automatycznej jazdy autostradą będziesz się zajmował innymi rzeczami. Na ekranie wyświetli ci się gra. Masz zaznaczać największy okrąg. Dotykasz środka i zaraz pojawi się nowy układ. Masz to robić jak najszybciej. Podczas autonomicznej jazdy może się włączyć sygnał przejmij kontrolę. Na desce wyświetli się kontrolka. Zostawiasz wówczas grę, skupiasz się na drodze i zaczynasz prowadzić. Michael będzie się czymś rozpraszał, żeby na wezwanie wracał za kierownicę zdezorientowany. Eksperyment się zaczyna. Symulator jazdy ustawia się na pozycji. Porusza się na wszystkie strony, niczym kabina symulatora lotu. Zapewnia realistyczne wrażenia z jazdy. Zapnij pasy. Zapięte. Wciśnij hamulec i przycisk zapłonu. Świetnie. Wrzuć bieg. Gotowy. Wjedź na autostradę.
Używaj lusterek i kierunkowskazów, jakbyś naprawdę prowadził. Dobrze, zostań na tym pasie. Włącz autonomiczną jazdę. Masz przełącznik na lewym ramieniu kierownicy. Możesz zdjąć z niej ręce, samochód sam się prowadzi. Mogę się wyluzować. Michael jedzie teraz z autopilotem jak po prawdziwej autostradzie. Zacznij grać. Zaznacz największy okrąg i skupiaj się tylko na zabawie. Michael zajmuje się wszystkim oprócz jazdy. Docelowo kierowca autonomicznego samochodu ma móc pisać maile i surfować po sieci. Lutz cały czas go nadzoruje. We właściwym momencie niespodziewanie ześle mu wypadek drogowy. W symulatorze możemy stale generować niebezpieczne zdarzenia, które za bardzo zagrażają kierowcy, żeby próbować ich w świecie rzeczywistym. Przy planowaniu autonomicznej jazdy trzeba się wiele nauczyć o kierowcy, czasie jego reakcji, zmierzyć, jak bardzo jest rozkojarzony, gdy wraca za kierownicę. Przejąłem kontrolę. Dobrze. Omiń przeszkodę, gdy będzie wolne. Ciekawe, czy mnie puści. Możesz jechać. Dobrze. Możesz włączyć automat na środkowym pasie. Już go uruchamiam. Inżynierowie powtarzają test wielokrotnie, aż się zorientują, jak kierowca zachowuje się wobec wypadku. Najważniejsze to przekonać się, jak długo kierowcy zajmie przeniesienie uwagi z pobocznych czynności na drogę i przejęcie kontroli nad samochodem. Gdy się wie, jak długo przy prędkości 120 km na godzinę kierowcy zajmie powrót za kierownicę, można ustawić czujniki, żeby rozpoznawały sytuację z odpowiednim wyprzedzeniem. W symulatorze sprawdzamy kluczowe procedury warunkujące autonomiczną jazdę. Badacze określają czas, w jakim kierowca przejmuje kontrolę nad pojazdem. Wracam do gry. Po niebezpiecznej przygodzie Michael przechodzi wywiad. Czy za każdym razem zareaguje tak samo? Od razu zauważyłeś sygnał? Tak. Opowiedz o swoich wrażeniach. Wciągnąłem się w grę. Nagle usłyszałem dźwięk. Dopiero po jakimś czasie zobaczyłem, że te samochody nie jadą. Zorientowałeś się, że to wypadek? Najlepiej, gdybyś ich minął, wjechał na środkowy pas i włączył automat. Dobrze, wracamy do symulacji. Czy wystarczyło ci czasu od sygnału przejmij kontrolę do miejsca wypadku? Zdążyłem. Spojrzałem w górę. Trochę to trwało, zanim dostrzegłem zator. Wcisnąłem hamulce. Zatrzymałem się kawałek przed wypadkiem i dopiero później zmieniłem pas. Dobrze, dzięki. W ostatecznym produkcie nie dopuszczamy możliwości, że komputer się wyłączy i kierowca nagle będzie musiał sam wyjść z trudnej sytuacji. Komputer będzie współpracował z człowiekiem. Musimy dokładnie zbadać, co może kierowca, żeby potem do tego dopasować maszynę. Pojazd testowy rzeczywiście ustawiał się na idealnej linii, ale tylko na odcinkach uprzednio zmapowanych za pomocą kamer i radarów z dokładnością do centymetra. Dzięki temu czujniki samochodu nawigowały go względem znanych punktów odniesienia na torze. Autonomiczna jazda może odbywać się na odcinkach już zbadanych. Potrzebna jest bardzo dokładna mapa.
W przeciwieństwie do map do nawigacji, takich jeszcze nie sporządzono na cały kraj. Udało nam się pomierzyć odcinek autostrady z Monachium na lotnisko i dalej po A9 w kierunku na Norymbergę. To był pierwszy krok do testowania autonomicznej jazdy. Żeby samochód mógł bezpiecznie, samodzielnie jeździć po drogach, trzeba zmierzyć wszystkie szosy Europy z dokładnością do centymetra. Gdy drogi zostaną przebudowane albo mapy się zdezaktualizują, kierowca będzie musiał przejąć kontrolę. Tak samo jak na końcu odcinka testowego do monachijskiego lotniska. Widać wezwanie, kładę ręce na kierownicy. Zakręt w lewo. Wyłączam automat. Niemieckie Centrum Lotnictwa i Astronautyki. W Instytucie Dynamiki Systemów i Techniki Regulacji badacze z zespołu Jonathana Brembecka nie zamierzają mierzyć każdej dróżki świata. Ich robomobil bada otoczenie za pomocą kamer stereo, rozpoznaje obiekty, ocenia sytuację, a nawet parkuje jak zwykły kierowca. Skupiamy się na tym, żeby pojazd poruszał się w nieznanym terenie i wyłącznie na podstawie danych z kamery pojmował otoczenie. Parkowanie to typowy scenariusz takich badań. Na poligonie doświadczalnym w Oberpfaffenhofen robomobil będzie ćwiczył parkowanie między dwoma samochodami. Naukowcy wyprowadzają eksperymentalny pojazd elektryczny przed hangar lotniczy. Dla bezpieczeństwa robot nie będzie się zbliżał do samochodów, wystarczą atrapy. Na wszelki wypadek w kokpicie siedzi kierowca testowy, który w razie czego zatrzyma pojazd. Dwie kamery rejestrują, co się dzieje przed wozem. Ma dwie sztuki, jedną z prawej, drugą z lewej. Komputer imituje widzenie przestrzenne ludzkich oczu i może szacować odległość do poszczególnych obiektów. Dzięki kamerom stereo robomobil rozpoznaje miejsce parkingowe między dwiema atrapami i je mierzy. Precyzyjnie tam wjeżdża mocą czterech silników na kołach, które obracają się o 90 stopni. I wyjeżdża. Ponieważ nie każdy zakątek świata został tak dokładnie zmierzony, naukowcy z Oberpfaffenhofen próbują nauczyć robomobil rozpoznawania innych aut i miejsc parkingowych. Nigdy nie będziemy mieli pełnej informacji. Dlatego badamy, jak daleko można zajść z systemem opartym wyłącznie na kamerach. Naukowcy wciąż napotykają nowe wyzwania. Już przy trzeciej próbie parkowania robomobil nie znalazł luki między busami i przerwał podejście do parkowania. Inżynier elektryk Alexander Schaub szukał z kolegami błędu i zorientował się, że kamery stereo przy zmieniającym się oświetleniu pogubiły się. Naukowcy muszą przeprogramować proces analizy obrazu. Chodzi o obróbkę zdjęć. Cały proces od precyzyjnego wykonania zdjęć aż po wydanie polecenia pojazdowi jest bardzo złożony. Po przeprogramowaniu robomobil znów działa. Sam znalazł wolne miejsce. To wielki krok ku bezpiecznym, autonomicznym pojazdom przyszłości.
Również w Mercedesach w 2020 roku będzie można puścić kierownicę, kiedy to pojawi się pierwszy autonomiczny model seryjny. W jeździe próbnej nowej S-klasy z Mannheim do Pforzheim Stuttgartcy spece pokazali, jak będzie wyglądał wóz przyszłości. Jedzie sam przez miasto. Kierowca nie dotyka kierownicy ani pedałów. Debiutancka jazda tego typu wymagała od Mercedesa ogromnych nakładów. Inżynierowie musieli uprzednio zmierzyć całą drogę kamerami i laserami z dokładnością do centymetra i wgrać dane do pojazdu, żeby się orientował na drodze. Komputer musi się doskonale odnajdywać na dokładnej mapie. Przygotowanie jej wymagało wielu godzin prac informatyków. Nie da się jej sporządzać automatycznie w czasie rzeczywistym. Samochód wymaga też lokalizacji GPS, żeby się orientować wśród tysięcy skrzyżowań, budowli i innych przedmiotów ze zdjęć. Później na jednej klatce maszyna odnajduje 500-800 takich obiektów. Kamery rozpoznają wiele znaków charakterystycznych w okolicy, znaki poziome, pionowe, krawężniki. Komputer orientuje się również po narożnikach domów. Inżynierowie nauczyli komputer nawigować według tych obiektów. Na opracowanie zaledwie 100-kilometrowej drogi potrzeba było ogromnego nakładu pracy, więc profesor Wünsche z Uniwersytetu Bundeswehry pozostaje sceptyczny. Trudno sobie wyobrazić, żeby za 3 lata stworzono komputerową mapę całych Niemiec. Na razie zmierzono jedną drogę i wgrano wszystko na dysk, żeby komputer się orientował. To wielkie osiągnięcie, ale wątpię, żeby w długiej perspektywie można było zmapować całe Niemcy. Nawigacja oparta na kamerach ma jednak zalety. Mercedes rozpoznaje nie tylko punkty orientacyjne, lecz również samochody, rowerzystów, pieszych i zwierzęta, co zwiększa bezpieczeństwo na drogach. Pojazd testowy Uniwersytetu Bundeswehry w Neubibergu nawiguje za pomocą kamer, nie potrzebując wcześniej przygotowanych precyzyjnych map. I tak w lesie na nic by się nie zdało. Zamiast tego skanuje okolice laserami i kamerami w czasie rzeczywistym. Komputer kierujący szuka drogi przez gąszcz. W dzisiejszym eksperymencie, dzięki tradycyjnej nawigacji satelitarnej, samochód wie jedynie, że musi dojechać do skrzyżowania. Auto musi je samo odnaleźć i wybrać właściwy zjazd. Kamera zerka we wszystkich kierunkach. Zbliżamy się do skrzyżowania. Trudno patrzeć daleko, droga wtapia się w las. Nie radzi sobie, gubi się. Ale już się poprawia. Wygląda obiecująco. Bierze poprawkę. Rozpoznaje okolice. Brakuje tylko płynności. Mija kałuże i wraca na drogę. Dobrze ocenił drogę. Naukowcy są zadowoleni i chcą przeanalizować dane w laboratorium. Informatyk Dennis Fassbender i inżynier elektryk Sebastian Bayer chcą nauczyć samochód, jak odróżnić drzewo od kępy traw i gałęzi na drodze szutrowej. Samochód powinien sam odnajdywać drogę, orientując się w otoczeniu jak prawdziwy kierowca. Nawigacja satelitarna nie wystarczała do orientacji w terenie. Przed nami zarośla, nic przez nie nie widać. Człowiek zdjąłby nogę z gazu, podjechał i przyjrzałby się. Przed nami wiele pracy, zanim nauczymy komputer omijać przeszkody.
Inżynierowie zmieniają oprogramowanie, żeby samochód prawidłowo reagował na ograniczenie widoczności na drodze. Już na początku następnej jazdy próbnej badaczy czeka niespodzianka. Wóz zjeżdża z drogi polnej. Auto widzi tu relatywnie szeroką drogę z zakrętem. Zjechaliśmy z niej, ale komputer się odnalazł. Tuareg chciał wjechać w pole, ponieważ kamera nie odróżniła rozmokłej drogi od upraw. Błędy w komputerowym postrzeganiu badacze mogli zlikwidować jedynie poprzez ustawienie znaków oddzielających pole od drogi. Również w lesie pojawiają się problemy z analizą otoczenia. W ten sposób wóz zaznacza każdą przeszkodę. Nie umie tylko określić, jak bardzo jest niebezpieczna. Wóz zatrzymuje się nawet przed kępą trawy albo gałęzią. Niska i cienka witka odbija promienie lasera i ten rejon już się wydaje nieprzejezdny. Nie można przejechać obok, bo samochód się nie zmieści w przesmyku. Człowiek wie, że to maleńka gałąź, zupełnie nieszkodliwa dla samochodu. Komputer musi jednak to rozpoznać. To dla nas kolejne wyzwanie. Naukowcy nie mają wyboru. Podczas niezliczonych jazd próbnych muszą przeanalizować wszelkie niespodzianki z otoczenia i nauczyć komputer, jak sobie z nimi radzić. W ten sposób samochód uczy się w lesie jazdy autonomicznej. Każde przeprogramowanie przybliża go do ideału. Odbija mocno w prawo i się zatrzymuje. Analizuje przeszkody. Mało miejsca, z prawej jest przejazd, choć blisko drzew i krzaków, które też zostały rozpoznane jako przeszkody. Widzi drogę tylko do tego punktu. Choć Tuareg sam nieustannie analizuje otoczenie, może wiele skorzystać z precyzyjnej nawigacji. W Instytucie Teledetekcji Niemieckiego Centrum Lotnictwa i Astronautyki naukowcy doskonalą efektywną metodę nawigacji. Będzie podawać samochodom pozycję z dokładnością do centymetra. Do tego Hartmut Runge używa dostępnych obrazów wykonanych przez satelity. Zauważyłem na obrazach radarowych wykonanych z kosmosu przez nasze satelity TerraSAR X i Tandem X, że przy ulicach zarejestrowano wyraźne białe punkty. Po dokładniejszych oględzinach stwierdziłem, że to znaki drogowe, światła i najczęściej latarnie. Niemieckie satelity radarowe TerraSAR X i Tandem X od 3 lat okrążają Ziemię po torach równoległych. Wiązką radaru mierzą powierzchnię globu równocześnie z dwóch różnych pozycji. Helcobright uzyskuje od nich dokładny obraz hipsometryczny Ziemi. Satelity wykonują pomiary na 50-kilometrowych odcinkach, wysyłając na nich dziesiątki tysięcy impulsów radarowych i odbierając odbite fale. Mamy złożone oprogramowanie analizujące sygnały. Każda fala odpowiada jednemu punktowi, na przykład temu białemu. Dwa satelity badają jeden punkt na Ziemi z dwóch kierunków, dokonując pomiaru o niespotykanej dotąd precyzji.
Potrzebujemy bardzo dokładnych danych komunikacyjnych. Gdzie satelita znajduje się na orbicie? Dla TerraSAR X i Tandem X określamy je z dokładnością do centymetra. Metalowe przedmioty na powierzchni Ziemi, światła i znaki drogowe szczególnie mocno odbijają impuls radiowy. Hartmut Runge widzi w nich punkty odniesienia. To jednoznaczne drogowskazy. Za pomocą nowej technologii możemy określić położenie tych punktów z dokładnością do kilku centymetrów. Postanowiłem z tego zrobić sieć stałych punktów do nawigacji dla autonomicznych samochodów. W wielu nowoczesnych samochodach montuje się czujniki radarowe, które nieustannie mierzą odległość do innych wozów, ostrzegają o niebezpieczeństwach i pomagają w parkowaniu. Hartmut Runge wykorzysta sensory do określania pozycji względem stałych punktów na ulicy. Teraz naukowcy oceniają położenie punktów pomiarowych w rzeczywistym świecie. I tu spotyka ich pierwsza niespodzianka. Latarnie ewidentnie emitują dwa sygnały odbite. Przy każdym słupie widzę jeszcze biały punkt, być może odbicie. To może być ślad reflektora. Czy fałszywe ślady latarni wprowadzą autonomiczne samochody w błąd? Widać wyraźnie, że obraz istotnie się przesunął. Radar straci wyczucie odległości. To jest szczyt latarni. Był oczywiście bliżej satelity, więc pozornie się przemieścił. Musimy więc przedstawiać nasze punkty w trzech wymiarach. Rozwiązanie jest proste. Naukowcy powinni rejestrować tylko sygnały emitowane tuż nad Ziemią. Wówczas punkty są jednoznaczne i tak zostaną zinterpretowane przez auta. Wyższe obiekty, na przykład lampy na latarniach i inne słupy, zostaną usunięte z map punktów odniesienia. Zostawimy tylko te rzeczy, które radar samochodowy będzie mógł wyłapać. Nawigacja sprawdza się również w deszczu, śniegu i nocy. Nie ostrzega jednak przed pieszymi i zwierzętami na drodze. Inżynier elektryk Sebastian Orecher tworzy dla BMW system ostrzegania, dzięki któremu autonomiczny samochód przyszłości będzie rozpoznawał wszystkie przeszkody. Petra, jedziemy 75 km na godzinę, zbliżamy się do ciebie, stój z lewej. W tym eksperymencie samochód ma rozpoznać pieszą przy krawędzi jezdni i ostrzec kierowcę o niebezpieczeństwie. Lampka się zapaliła. Widzę ostrzeżenie na konsoli i na desce rozdzielczej. Zgłasza pieszego. Błysnął reflektor. Zgadza się. Kamera termowizyjna rozpoznaje ciepłe obiekty. Ale jak system odróżni człowieka od zaparkowanego samochodu z rozgrzanym silnikiem? Każdy ciepły obiekt jest podejrzany. Rozpoznajemy je po kształcie. Pokazaliśmy systemowi tysiące sylwetek ludzkich w różnych pozycjach, w różnej odzieży. Komputer je klasyfikuje i ocenia prawdopodobieństwo, że widziany obiekt jest człowiekiem. System rozpoznaje ludzi po kształcie. Ale nie każdy człowiek na ulicy stanowi zagrożenie. Dlatego na podstawie obrazu system ocenia ryzyko kolizji i tylko w przypadku zagrożenia ostrzega kierowcę, żywego lub wirtualnego. Postać rośnie na ekranie, cały czas jest przedstawiona na żółto. Komputer ją rozpoznał, ale jeszcze nie wyświetla ostrzeżenia. Jesteśmy w mieście, a człowiek stoi na chodniku. Samochód jedzie 50 km na godzinę, nie potrzeba ostrzeżenia.
Inżynierowie ogrzewają opalarką makietę sarny, aż plastik osiągnie temperaturę zwierzęcia. Kamera termowizyjna zauważy model. Sebastian Oricher wraz z zespołem wprowadził dość zdjęć, żeby komputer poznawał każdy obraz sarny. System identyfikacji obiektów nazywa się Night Vision i jest już montowany jako system wspomagania kierowcy. Zespół bada teraz reakcję kierowcy. Pojawia się ostrzeżenie wstępne, bez żadnego dźwięku. Alarm zabrzmi, gdy zrobi się niebezpiecznie. Dość wcześnie, żeby można było spokojnie zareagować, zorientować się w sytuacji, ominąć zwierzę lub zahamować. W momencie puszczenia sygnału ostrzegawczego zwierzę zostaje oświetlone dodatkowym reflektorem. Wiązka ma zwrócić uwagę kierowcy na źródło zagrożenia. Alarm się wzmaga, gdy samochód zmierza w kierunku zwierzęcia lub człowieka. System orientuje się, że sytuacja robi się krytyczna i grozi zderzenie. Emituje więc sygnał i zapala czerwoną kontrolkę. Układ hamulcowy jest zautomatyzowany. Gdy tylko lekko nacisnę pedał, samochód uruchamia pełną moc systemu ABS i mam szansę zatrzymać się jeszcze przed pieszym lub zwierzęciem. Ekipa Sebastiana Orechera wprowadza coraz więcej sylwetek zwierząt do systemu. Pracuje nad tym od lat, bo każde zwierzę ma inny wygląd. Skatalogowaliśmy już całą rodzinę jeleniowatych. Sarny, daniele, jelenie, renifery, łosie, również konie i krowy. Komputer rozpoznaje zwierzęta do nich podobne. Tych całkiem innych nie kojarzy. Na przykład kangur by go zaskoczył. Rozpoznawanie kształtów już teraz zmniejsza ryzyko kolizji. Przynajmniej dla tych kierowców, których stać na system. W roku 2020 ma zapewnić bezpieczeństwo w samochodach autonomicznych. Wówczas na drogi ruszą pierwsze inteligentne samochody budowane na zamówienie. Najpierw system będzie wyposażeniem dodatkowym na ściśle określone odcinki, które wcześniej zostaną dokładnie zmierzone. Najpierw obejmiemy te odcinki, które najbardziej się uprzykrzają. Codzienne dojazdy autostradą do pracy i do domu, gdzie zwykle stoi się w korku lub jedzie powoli. Choć samochody będą miały wówczas doskonałe czujniki, systemy nawigacji i komputer kierujący, w określonych sytuacjach wciąż nie będą sobie radzić bez człowieka. Dlatego kierowca musi móc szybko przejąć kontrolę nad pojazdem. Trzeba podkreślić, że kierowca nie będzie się już zajmował prowadzeniem podczas zautomatyzowanej jazdy. Samochód sam się będzie prowadził, a kierowca nie będzie go nawet nadzorował. Sęk w tym, że w sytuacji awaryjnej będzie musiał szybko się zorientować i złapać kierownicę. Mimo to samochody autonomiczne spełnią nasze marzenie. Mniej stresu, mniej korków i mniej wypadków. Sądzę, że nasze wnuki albo ich wnuki za 50-100 lat będą nam wypominać. Dziadku, wciąż prowadzisz samodzielnie. Co za zacofanie. Z czasem człowiek przywyknie do udogodnień. Krok po kroku będzie przekazywał kolejne zadania komputerowi. Oto bezpieczny i łatwy zakręt. Może minąć jeszcze 100 lat, zanim ruch na całym świecie będą obsługiwać samochody autonomiczne.